Nauczyliśmy się, co, jak się ubierali dawniej, tak około 150 lat temu. Kobiety się głównie ubierały w suknie, takie krynoliny, furniury, gorset, no później w takie cekinowe. Mężczyźni to muszki, kołnierze, koszule, trochę kwiatów. Codziennie mężczyźni musieli się ubierać elegancko. O tym, jak różni się okres karnawału, jak bawiono się dawniej i jak bawimy się dzisiaj, jak przygotowywano się do takich uroczystości, dawniej ludzie rzeczywiście w okresie karnawału bawili się i z tego czasu korzystali, aż do postu. Przede wszystkim były to bale organizowane w salach przy teatrach, w salach, które znajdowały się w szkołach. Ludzie mogli albo udawać się na bale maskowe, przebierane, albo były to bale, gdzie kobiety ubierały się w przepiękne suknie, a panowie w gustowne fraki. Mamy również ciekawą ofertę dotyczącą tego, jak właśnie w okresie zimowym, jesiennym przygotowywano herbatę, kawę, czekoladę w dawnym domu, jakie sprzęty, jakie naczynia służyły do tego, w jaki sposób pito czekoladę, gdzie można ją było kupić. Więc są to zajęcia zarówno dla dzieci, które dowiedzą się o tym, no, że takie rzeczy dość popularne współczesnie w sklepach, powszechne w sklepach, no, raczej należały wówczas do rzadkości. Mogą być to zajęcia, spotkania dla dorosłych, którzy też mogą sobie uświadomić, jak wyglądało celebrowanie tego typu przyjemności jak kawa, herbata w dawnym domu.